ciało w 1938 roku. Był jakoś, ten kult zaczął się rozwijać, ale później to taki święty był, który w moim pokoleniu był mniej znany, a my to pokolenie jest takie ludzi, którzy w komunizmie się wychowywali. I jak to się stało, jak do tego doszło, że ksiądz, no jest to sanktuarium, że ksiądz tę postać, ta postać zaważyła tak bardzo na księdza życiu i księdza losach. Podobnie jak i pan, ja też nie znałem świętego Andrzeja Bogoń. I trzeba to z bólem powiedzieć, że bardzo wielu Polaków nie zna tej postaci. Ale jeśli prześledzimy jego życiorys, jego historię, to w ogóle jemu było trudno od początku. Bo Bola jest świętym, którego jakby chciano usuwać na bok cały czas. I dlatego też już, jak czytamy jego życiorys, to jest bardzo dużo luk. Opowiem tak szczerze, że to, że on dzisiaj jest w katalogu świętych, to jest zasługą Boga, a nie ludzi. Bo Bola to jest święty, który nam pokazuje świętość innego wymiaru. Nie przed ludźmi, ale świętość przed Bogiem. Bowiem on miał ciągle pod górkę. Dlatego nie zatroszczono się o to, aby napisał, kiedy się urodził, gdzie się urodził. Jest bardzo wiele luk takich, nie rozumiemy, dlaczego to się stało. Cały czas jest tak u Boboli. I mimo, że był to szlachcic, który zrezygnował z godności szlacheckiej, który pozbawił się tych kariery, mówiąc takiej ziemskiej, to nie zwracano na niego uwagi. Ale dlaczego nie zwracano na niego uwagi? Niech nam wszystko wyjaśni dokument, który znaleziono kilkanaście lat temu w Uppsali w Szwecji. Bowiem rodzina pisała, że chciała, aby Andrzej Bobola został jako zakonnik przeniesiony z prowincji wileńskiej do krakowskiej. I pisali do prowincjała w Wilnie, żeby podjął takie starania. I kiedy o tym dowiedział się Andrzej Bobola, to pisze list z prośbą do prowincjała, żeby się nie przychylał do prośby rodziny, bo on nie po to poszedł do zakonu, żeby się zajmować rodziną. To był taki radykał. Radykał ewangeliczny. Ale na czym to polega? Ja później można tam przekazać. Polegało to na tym, że on miał bardzo trudny charakter. Jak zresztą Bobolowie, bo my wiemy wiele o Bobola, choćby w naszej parafii w Strachocinie, tylko dlatego, że ciągle byli w sądach grodzkich, bo bili się ze wszystkimi. To taka, i Bobola Andrzej miał taki charakter, nie? Także kiedy wstąpił do zakonu, to przyszedł taki moment, że chcieli go wyrzucić nawet ze zgromadzenia. Bo on podjął niesamowitą pracę i dlatego Bobola nad swoim charakterem, nad sobą. Ale ja myślę, że można tak patrzeć po ludzku, a można też patrzeć, że Pan Bóg przez te trudności prowadził go do tego, co kiedyś ma się stać. My tego nie wiemy, dlaczego są trudności w naszym życiu. Ale jaki jest plan Boży? Jaki jest plan Boży? Ale chodziło o taką rzecz, że Bobola błagał i prosił, że ma być zakonnikiem. Pewnie innemu jakby powiedziano, że ty się nie nadajesz. Dziękuję bardzo, wracam do szlachty, życie sobie układam. A Bobola błagał i prosił, żeby mu jeszcze dali szansę. I w końcu, to co jest bardzo charakterystyczne u Andrzeja Bobole, to jest to, że on odkrył środki, które go zmieniały wewnętrznie. Dlatego trzeba to ludziom mówić, że każdy z nas ma taki środek, który potrafi zmienić nasz temperament, charakter, tylko trzeba go odnaleźć. I co było takim środkiem dla Andrzeja Boboli? Były dwie rzeczy. Pierwsza była adoracja Najświętszego Sakramentu i druga była autentyczna, żywa relacja do Matki Najświętszej. Bo on oddał się Maryi w sodalicji mariańskiej, ale później jeszcze raz to przemyślał, co to znaczy się oddać komuś w opiekę, w niewolę. I on to później zaczął przeżywać.
I po pewnym czasie zauważyli przełożeni, że to jest, nie jest ten sam nowicjusz. Dlatego też później został kapłanem wyświęconym w 1622 roku i był bardzo gorliwy jako kapłan. Bardzo mało mówiłem znowu z wiadomości, bowiem Andrzej Bobola, choć był szlachcicem, poszedł za tym duchem Ewangelii, poszedł do biednych, potrzebujących, grzeszników, opuszczonych. Przecież on już w tamtym czasie, w XVII wieku, zastosował metodę nowej ewangelizacji, polegającej na tym, że nie ludzie mają przyjść do nas, do kościoła, tylko ale ja mam iść do ludzi. I wiadomo, że przez to narażał się zakonowi, ponieważ nie przestrzegał reguł ustalonych, nie było, życia wspólnotowego. Bo tygodniami, miesiącami nie było nieraz w klasztorze. Po drugie, co jest bardzo ważne, dla Andrzeja Boboli najważniejszy był człowiek. Nie wyznanie. I on bardzo bolał nad tym, że Kościół jest podzielony. Miał wielką łaskę i zrozumiał, jaką szkodę czyni chrześcijaństwu podzielony Kościół. I stąd też nie pytał, czy to wyznawca Kościoła Wschodniego, prawosławny, czy zachodniego, katolik, szedł do każdego. A ludzie dlaczego go przyjmowali? Ponieważ był autentyczny, nie na siłę nikomu nie nawracał. Zarzuca mu Kościół Wschodni, teraz Kościół prozelitozował, czy że nawracał na wiarę katolicką. I to też trzeba wytłumaczyć i zrozumieć. Dlatego były wielkie skargi na Andrzeja Bobolę, że nie przestrzega ustalonych reguł w Kościele. Mimo że przełożeni Andrzeja Bobolę otrzymywali wiele skarg od przełożonych Kościoła prawosławnego, że wasz kapłan, wasz zakonnik chodzi po domach naszych wiernych. Ale Andrzej Bobola nikogo nie zmuszał do przejścia na wiarę, tylko chciał pokazać, jak ważne jest życie w wierze, w modlitwie, w odniesieniu do Boga. I wskazywał, że wszyscy mamy duszę nieśmiertelną, przede wszystkim mamy się zbawić. I stąd też ta prostota ewangelizacyjna pociągała bardzo ludzi do Andrzeja. I stąd też, gdy niektóre wioski, nie mówiąc o poszczególnych ludziach, co przechodzili z prawosławia na katolicyzm, to nie było to, że Andrzej Bobola nakazywał, tylko ukazywał, że powinniśmy być jedno. Bo wierzył w siłę jednego Kościoła. Dlatego jest też patronem jedności chrześcijańskiej. I za to poniósł męczeńską śmierć. Ksiądz rozmawiał z Andrzejem Bobolą. Ksiądz miał tę łaskę, bo te rzeczy, które się działy w księdza życiu, miały bardzo niezwykłe podłoże. To jak to się stało, że to odkrył ksiądz świętego Andrzeja Bobolę dla siebie? No i rzecz się skończyła tym, że mamy kult tego świętego, który jest patronem Polski, a może nawet powinien być tym głównym patronem Polski. Oczywiście naszą królową jest Matka Boża, ale głównym patronem Polski. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, bowiem Andrzej Bobola za tą gorliwość, za tą wierność, za to oddanie Kościołowi przyszedł taki moment, że poniósł bardzo okrutną śmierć. Papież Pius IX powiedział, że to jest największy męczennik Kościoła. We wszystkich opisach jego życiorysu możemy natknąć się, jakie to było okrutne męczeństwo. Jeżeli ktoś powie, i to papież, nie Polak, że to jest największy męczennik Kościoła, to znaczy, że to męczeństwo było bardzo wyrafinowane. Kozacy w rzeźni zwierzęcej czynili z Andrzejem rzeczy okrutne. Później miał skromny pogrzeb i to jest właśnie cały fenomen Andrzeja. Na to trzeba dzisiaj zwracać uwagę i mówić. To nie ludzie wynieśli go na ołtarze. Gdyby nie jego pośmiertne objawienia, o czym ja też się później dowiedziałem. W Pińsku i tam. Tak, gdyby nie jego pośmiertne objawienia, on nigdy by nie był w katalogu świętych. I teraz wiemy o objawieniu pierwszym w 1702 roku w Pińsku, kiedy powiedział, że trzeba odnaleźć jego trumnę, oddzielić ją od innych.
Wiemy też o drugim przyjściu Andrzeja Bobory w 1819 roku w Wilnie. Aloizemu Korzeniewskiemu się objawił. To wpierw Marcinowi Gotepskiemu. To był rektor kolegium jezuickiego w Pińsku. I trzecie to objawienie, takie bardzo ważne, to jest w tej parafii, w której ja jestem. Oczywiście dzisiaj to my jesteśmy mądrzy, bo ja już mogę wiele mówić, bo wiemy, kto to jest, kto tam przychodził. Ale tu właśnie trzeba powiedzieć tak kilka myśli o historii relikwii Andrzeja Bobory w tym momencie, bo z chwilą, gdy te relikwie przywieziono do Polski, postać kapłana, to był rok 1938, zaczęła pojawiać się w Strachocinie. Także ja nie jestem jedyny, który tego kapłana widział. I to było przez prawie 50 lat. Jeśli chodzi o mnie, to ja przyszedłem do Strachociny z początkiem września, dokładnie 7 września 1983 roku. Na zastępstwo, bo miałem studiować historię na KUL. I w związku z tym, że tam zachorował kapłan w tej Strachocinie, biskup mnie wezwał i mówił, jedź tam na 3-tygodniowe zastępstwo, bo dopiero w październiku zaczyna studia, a nie mam kapłana, tak bo już wszyscy uczą, bo wrzesień, jedź tam na zastępstwo. I nie wiedząc oczywiście ani o tych sprawach mojego poprzednika, że miał spotkania, że inni mieli. Byłem młodym księdzem, nie interesowałem się to nieco, co dzisiaj media mamy. To jest rok 83 jeszcze. Jeden telefon na wiosce, sołtys miał i szkoła i tyle, i plebania, a reszta nie miał telefonu. Także ta wiedza nie była tak jak dzisiaj, przepływa i tak dalej. Internet, wszystko. Dlatego przyszedłem na zastępstwo i po kilku dniach do mnie też przyszedł ten kapłan. Także ja wiem, co to jest objawienie Andrzeja. I wiem też, co to jest objawienie pośmiertne. Była widoczna postać kapłana, można było rozeznać, że to jest ksiądz, tak jak osoba, nie? O charakterystycznej brodzie, czarnej sukmanie. Twarz. Twarz, no pociągła twarz. Człowiek. Tylko było pytanie, kto to jest, jak się nazywa, nie? I oczywiście pierwsze to spotkanie nie życzyłbym nikomu, bo było bardzo takie przejmujące i dramatyczne dla mnie, bo myślałem, że jest to napad na plebanie. Jeżeli widzisz nad sobą człowieka w świetle księżyca w oknie, że stoi nad tobą postać taka, to się chcesz bronić. I tak samo było i ze mną. Chciałem się bronić, a ta postać znikła, nie? I dopiero na drugi dzień, pytając się tak delikatnie, pracujących tam sióstr, tak nawet wypowiedziałem, bo ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle, nie? Że jak będzie jak tej nocy, to ja tu długo nie wytrzymam. I one pytały, za siostrę mi zadaje pytanie, czym kogoś widział. Dlaczego? A bo jak widział ksiądz, to nas to nie zdziwi, bo tu ktoś przychodzi. A więc zmierzam do czego? To jest coś bardzo wiarygodnego w tym znaczeniu jakim, że gdybym ja wcześniej słyszał o tym, że ktoś przychodzi, to mógłbym sobie tak podejrzewać, że w śnie, w strachu, w lęku, a ja po prostu kładam się spać normalnie, jak się kładę, a tu ktoś cię budzi w nocy i patrzysz, stoi coś. I później do mnie przychodził, pukając drzwi, ale zawsze o tej samej godzinie, co było to pierwsze objawienie. Ja to sobie dzisiaj po latach tłumaczę, że pewnie widział, że z nimi ma co zaczynać, bałeś, jak się rzucił na mnie raz, może innym razem się rzucę, tak sobie humorystycznie tłumaczę. Dzisiaj, tak. Ale wtedy to był zawsze bardzo poważny strach. Było tak, że nieraz przychodził 2 razy w tygodniu, nieraz 2 miesiące go nie było, ale zawsze... Milczał? No. Pukał zawsze i pukał, nie? A ja się bałem. Bo i ktoś mówi, no trzeba było zadać pytanie. To się tylko dzisiaj tak wydaje. Tak, jeżeli na przykład, bo czasem zdarzają się, że przychodzi ktoś z rodziny i ty wiesz, to jest zupełnie inna relacja, jak widzisz ojca, matkę, a tu widzisz księdza, któremu wiesz, że jest ksiądz, ale nie wiesz, jak się nazywa, czego chce. No i tak jak moi poprzednicy, dużo mszy świętej się odprawiało za tego księdza, ale w końcu zaowocowało i dużo się modliłem. Dużo się modliłem, tak. To mnie nauczyło takiego wsłuchiwania się w drugi świat.
Że tylko ta wiedza może przyjść stamtąd, nikogo więcej. Ja znaczę ten dzień, 16 maja 1987 roku. To jest dzień w liturgii, gdzie się wspomina świętego Andrzeja Bobora. Oczywiście w kultu w Strachocinie nie było. Nigdy to nie kojarzyłem z Andrzejem Bobolą, bo brałem pod uwagę, że może jakiś to z kapłanów, bo tam dwóch kapłanów zostało. A wiedział ksiądz, że on się tam urodził, czy nie? Nie, no nic, to nie było wiadomo, to jeszcze tej wiedzy w ogóle nie było. Tej wiedzy w ogóle nie było. Kultu nie było. Nikt nie mówił o narodzeniu Andrzeja Boboli w Strachocinie. I wtedy, jak przyszedł ten 16 maja 1987 roku, wtedy przyszła odwaga w tym znaczeniu, że nie było strachu, jak zawsze. To jest wielka łaska. I wtedy zadałem dwa pytania, które mnie najbardziej interesowały. Kim jesteś i czego chcesz? Jak ci to powiem? Bo to... Inne daty mnie nie interesowały, kiedy się urodził, czy tu się urodził, czy coś. Bo mnie interesował ksiądz, którym ja mam pomóc, nie? Jak mu pomóc? I wtedy to było dla mnie coś przejmującego. Dlatego rozumiem lepiej scenę zwiastowania, kiedy pisze, że anioł wszedł do niej. To jest coś takiego, że nie widzisz postaci, ale słyszysz głos, który przez ciebie przechodzi. I to jest tak wyraźny głos, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Czyli, że ta jedna chwila, tyle cierpienia przez lat, kapłanów, mojego, dwa zdania, powiedziałem, zadałem pytanie, odpowiedział, koniec spotkania. No i jadę z tą radosną wiadomością do mojego ordynariusza, nie, że sprawa jest, się wyjaśniła, nie. A on słuchając tego wszystkiego, ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk, mój ordynariusz przemyski, mówi, a skąd ja wiem, księże, że ty nie masz halucynacji? Ja mu się nie dziwię. To jest trudno uwierzyć. Jak się... On też nie znał życiorysu dokładnego Boboli. Jedź do jezuitów, niech oni to ocenią, czy to może być prawdą. Bo on od nich, bo był w ich... Bo on mi zakonie, to był jezuita, nie? Tam była, zresztą już wiadomo, trumna była Andrzeja Boboli. To jest 87 rok. I tak się trochę uciągałem, wiedząc, no, przecież jezuici, to jest zakon, który ma inteligentnych kapłanów, wyuczonych. Jakiś tam proboszczunio z małej parafii przyjedzie i będzie mówił, że objawienia miał ogólowe. To mnie wyśmieją, nie? To też, no, popatrzmy, jaki to był proces pewnych rzeczy, które ja musiałem jakby niejako zgodzić się na upokorzenie, może śmiech, nie wiadomo co. Tu mi powiedziano, że mam halucynację, a tu jeszcze trzeba udowodnić, że tej halucynacji nie mam, nie? I to jest właśnie dla mnie największe zaskoczenie, kiedy przyjechałem do jezuitów i po raz pierwszy tam byłem, wszedłem do klasztoru na ulicy Rakowieckiej i mówię, no jakoś chciałbym z jakimś przełożonym porozmawiać, bo jestem księdzem z południa. No i przychodzi kapłan, mówi, ja się przedstawiłem, a on mi mówi, kiedy powiedziałem, że jestem proboszczem w Strachocinie, mówi, to tam, gdzie się Bobola urodził. Ja mówię, a skąd wy to wiecie? A bo nasz współbrat Jan Poplatek w 1936 roku pisał książkę o błogosławionym Andrzeju Boboli, przygotowującą do kanonizacji. I szukał jego genealogii. I w pewnym momencie doszedł, że mógł się urodzić w Strachocinie. Bo tam mieszkała jego rodzina. Ale w związku z tym, że nie natrafiono na żadne dokumenty ani w archiwum w Przemyślu w Kuli, ani w parafii, dlatego nie można stwierdzić, że tam się urodził. Tak on napisał w tej książce. My dzisiaj wiemy, dlaczego nie ma tych dokumentów. Bowiem 33 lata po urodzeniu świętego Andrzeja Boboli na parafię napadli Tatarzy. Spalili księdza żywcem na plebanii z ludźmi. Zrabowali wszystko. Także nie ma dokumentów z tamtych czasów. Jedynie co z tamtych czasów pozostało do dzisiaj, to jest chrzcielnica. Ta, w której święty był? Jest teraz właśnie i to jest jakby taki cichy świadek przez tyle wieków. Tym bardziej, że mamy drugą chrzcielnicę z XVIII wieku. Ta została wyniesiona, jakby wyburzono stary kościół, wybudowano nowe.
to ta kościelnica przez ponad 100 lat stała na miejscu starego kościoła. I ona dzisiaj jest zniesiona do kościoła. To są przedziwne historie. Jakby Pan Bóg pozostawił nam materialny znak, że coś się ważnego przy tej kościelnicy wydarzyło. Nie pozwolił tej kościelnicy zaginąć. Proszę księdza, zadam proste ludzkie pytanie. Dlaczego ksiądz sądzi, że święty Andrzej Bobola chciał, żeby go czczono, domagał się tego kultu własnego, żeby za jego wstawiennictwem się modlić? To znaczy, że może jeszcze dokończę tę sprawę, może zaczął i w pewnym momencie zakończyłem, nie? I wtedy ta rozmowa z jezuitami zakończyła się tym, że napisali książkę. Znów o sobie przypomniał święty Andrzej Strachucinie. To oni mi wtedy powiedzieli, że znów. Bo oni mi opowiedzieli o Pińsku i o Wilnie i teraz Strachucinie. To, co jest charakterystyczne we wszystkich objawieniach. Andrzej Bobola przychodzi tylko do księży. Pierwszy szedł do jezuity, później przyszedł do dominikanina, a teraz przyszedł do księdza diecezjalnego. To jest bardzo charakterystyczne u Boboli zawsze. Wpierw tym księżom daje pewne pouczenia. Ja też dostałem pouczenia, tylko w innym to wymiarze, tylko nieco trochę później, o czym wam powiem. I stąd też dla nich nie było to żadnym zaskoczeniem, to co się dzieje w Strachucinie. I od tego czasu przyjmuje się generalnie, że Andrzej Bobola urodził się w Strachucinie. Bowiem my dzisiaj wiemy, że w 1520 roku Bobolowie przybyli do Strachuciny. Co więcej, jest wzgórze, bo to jest wioska taka górzysta, i dam wam później film, żebyście mogli zobaczyć nawet jak ten o świętym Andrzeju. Nazywa się Bobolówka. Ta nazwa zachowała się przez tyle lat. Tam zawsze mieszkała szlachta. I ci pierwsi Bobolowie byli właścicielami do 1683 roku. Aha. Bowiem ostatni Bobola, właściciel Bobolówki zginął w wojnie pod Wiedniem. To byli wielcy patrioci, co trochę brali udział, jak były jakieś, trzeba było ratować Polskę. To piszą, że Bobolowie ze Strachuciny gromadzili ludzi i szli na obronę. Bitna szlachta między sobą i jak trzeba było. Jak trzeba było, to bronili Polskę. I przekazali nam relikwie 16 maja 1998 roku. Ksiądz biskup Tokarczuk sam przyjechał na wprowadzenie, wniesienie tych relikwii do kościoła. Mamy ołtarz w kościele poświęcony Andrzejowi Boboli. Można sobie tam wejść na stronę internetową i zobaczyć ten ołtarz, bo on tak często jest w tych nabożeństwach tak ukazany u góry. Są relikwie, później jest obraz i ta chrzcielnica. To jest nowy ołtarz zbudowany. I ksiądz biskup Tokarczuk go poświęcił. Od tego czasu, 16, rozpoczęły się spotkania modlitewne ze świętym Andrzejem Bobolą każdego 16 miesiąca. Każdego 16 miesiąca. Dzisiaj to już jest naprawdę bardzo wiele ludzi przychodzi na te nabożeństwa. Wielu hierarchów kościoła, którzy przewodniczą tym nabożeństwom. I dlatego to jest takie bardzo ważne. Nie? Druga rzecz, która też jest ważna, to trzeba było zwrócić, że skoro Bobola się urodził tam, a tu co chciałem powiedzieć, że zawsze mieszkała szlachta, dopiero w 1948 roku komuniści wyrzucili ostatnią szlachciankę. Zobaczcie, co to jest komunizm. Zabory, powstania, przetrwało. Wojna. Przetrwało. Nikt nie wyrzucił szlachty stamtąd. A komuniści panią wyrzucili z dworku. Dworek rozebrali, ona zamieszkała w tak zwanej, gdzie mieszkała pomoc dworska, tej starej kajupie, a pole zebrali i zrobili kółko rolnicze. Ale oni to robili wszędzie gdzie byli. Tak, to ale mieszanie i ludzi. I dewastowanie niesamowite, nie? Chodzi o zerwanie z przeszłością. I skoro się zaczął kult Andrzeja Boboli, no to mi bardzo zależało na tym, żeby w jakiś sposób przejąć teraz tę Bobolówkę, ale to nie była nasza własność, bo już wtedy była własnością gminy. Ale to Pan Bóg ma swoje plany, dlatego też z początku, mimo że nie było to nasze, wchodziliśmy tak, by nabożeństwa tam w jakiej części urządzać, wybudowałem prowizoryczny ołtarz i w lecie żeśmy tam chodzili, później wybudowałem drugi ołtarz
I nadszedł taki czas, że był w Strachocinie scalenie gruntów. A jestem z wykształcenia geodeta. Ja geodezję skończyłem. I wiedziałem, czym jest scalenie gruntu. Zawsze nas profesorowie uwrażliwiali, że to jest nic gorszego we wiosce jak scalenie gruntu, bo nikt nie chce oddać swojego. I mając grunty parafialne, oddałem wiosce grunty część parafialnej, dzięki życzliwości wójta gminy, kółka rolniczego, którym musieli za te budowle byle jakie zapłacić. Dzisiaj Bobolówka kilka hektarów jest własnością parafii, to utrzymujemy. To jest dzisiaj już piękny teren. I tam znajduje się i kaplica, i stacje drogi krzyżowej, i dróżki różańcowe. To wszystko tam jest. I to są te dwa miejsca kultu Andrzeja Boboli w Strachocinie. I ludzie ważni w państwie przyjeżdżają, bo słyszałem, że... To znaczy przez długi okres czasu, przez wiele lat, to pracowaliśmy na to, żeby dotarło do świadomości, jak ważne jest to miejsce. I jeśli dzisiaj Strachocina jest ważna, to dlatego, że święty Andrzej okazywał się niesamowicie skutecznym orędownikiem ubocha. Niesamowicie. Po prostu... Stawiał się za Polskę. 2000, to nie jeszcze, to pierw było ta sprawa związana z ludźmi, osobiste problemy. Ludzie mają różne problemy. Choroby. I no tak namacalnie, podam wam tylko jeden przykład. W sąsiedniej parafii pewnego wieczoru przychodzi młodzieniec do proboszcza, że chce podpisać trzeźwość. A to był alkoholik. Proboszcz tam go nawet mówi, no nie wytrzymasz i tak dalej. Ale mówi, ja muszę podpisać na rok. No i podpisał i proboszcz chciał się później podzielić z tej parafii radością z matką. Zobaczył ją na drugi dzień, mówi, mama, nareszcie będziesz miała spokój. Bo syn przestał pić. Był wczoraj podpisać trzeźwość. A matka się rozpłakała. Mówi, to czemu mam upłaczyć? Mówi, bo ja, proszę księdza, wczoraj nikomu nic nie mówiąc, rano wzięłam chleb i wodę i poszłam do Andrzeja Boboli pieszo za syna, żeby się nawrócił. Czyli widzicie, ta skuteczność natychmiast. I wielu rzeczy. Bo to taki raptus. Tak, ale on potrafi takie rzeczy robić. I na przykład i to było siłą, to jest siłą naszego sanktuarium. Że jedź do Strachociny, to ci Bobola wyprosi zdrowie, nawrócenie. I to ludzie, no to nie. Myśmy, że trochę media później pomogły, bo jak był taki okres, że przyjechali, chcieli robić sensację w tej Strachocinie. Nie dałem się w ogóle wyprowadzić z tego. Ja mówię, słuchajcie, idźcie to ludzie, porozmawiajcie z nimi, niech oni wam coś powiedzie. I zrobili taki program telewizji, nie będę ich wymieniał teraz, którzy, że zamiast przeszkodzić, to pomogli. Bo był taki program nie do wiary. A ludzie jak zobaczyli, co się tam dzieje, jak świadectwa, bo jeden uzdrowiony, drugi, trzeci, wyproszone dziecko. I to było siłą. Przez wiele lat żeśmy szli, mimo że był taki jeden epizod w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechały siły patriotyczne do Strachociny, prosić też i Andrzeja, w ogóle myśmy jeszcze tego nie byliśmy na to przygotowani. Przyjechały siły patriotyczne i wygrali wybory. Wprawdzie dwa lata rządzili, ale wygrali. Ale nie dotarło to wtedy do nas. Dalej były te uroczystości takie indywidualne. Później mój arcybiskup już Józef Michalik, ordynariusz przemyski po Ignacym Tokarczuku, zainteresował się tą sprawą. Powołał komisję, zaczęli badać. I w 2007 roku podniósł nasz kościół do rangi sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, bo myśmy już wtedy mieli około 500 świadectw, takich namacalnych ludzi, którzy napisali, że tu sobie uprosili łaskę. Nie? I w ten sposób żeśmy szli. I na uroczystościach kilkanaście tysięcy nieraz ludzi, kilka tysięcy ludzi było na tych Bobolowych, a każde 16 dnia miesiąca mamy takie uroczyste procesje z kościoła na tą Bobolówkę i tam sobie odbywają się prześwięte. Bardzo dużo ludzi przychodzi zresztą. I ludzie wypraszają sobie łaski. I to jest taka siła napędowa. Czyli to jest jakby ta jedna sprawa, która jest bardzo istotna i bardzo ważna. No i druga to jest rok ten 2015, kiedy utkliśmy na nowo Bobole w innym wymiarze. Nie? I teraz, żeby to zrozumieć, właśnie i tu to o co chodzi, że
kiedy i obecny prezydent chciał przyjechać do Strachociny i te siły patriotyczne, żeby rządziły same, to przyjechali prosić. I mój biskup ordynariusz powiedział, proboszcz, ty masz to przeprowadzić. Nie biskup, nikt, tylko ty masz się pomodlić za nich i wygłosić kazanie. No i odprawić to nie jest sztuka, ale co powiedzieć? I wtedy doznałem takiego olśnienia, bardzo istotne. I to mnie mobilizuje, żeby jeździć teraz po świecie, do Polonii i to pokazywać. To im pierwsze powiedziałem. Miałem takie jasne tłumaczenie. Mówi, papacz, kiedy ja się jako święty objawiam? Zawsze, kiedy Polska była w potrzebie. Przecież pierwszy raz, jak się objawiłem w 1702 roku, Szwedzi zbliżali się do Pińska. Ludzie myśleli o pomocy. To nam pomoże, żeby uratować, bo wiadomo, co Szwedzi robili z każdym miastem. Rabowali, zabijali, okradali, rabowali. I wtedy przyszedłem, powiedziałem, jak odszukacie mojej trumny, a kiedy odszukali, było ciało zachowane od rozkładu, wynieśli trumnę na zewnątrz, Szwedzi nie weszli do Fińska. Obroniłem Fińsk przed Szwedami. Później drugi raz, to jest bardzo ważne, o czym się dzisiaj nie mówi, udział Andrzeja w wojnie w 1920 roku. Otóż kiedy Piłsudski, naczelnik państwa, zwrócił się o pomoc do Berlina, Paryża, Londynu, pomóżcie, nie ma, nasze wojsko nie ma broni, nie ma ubrania, nie ma żywności. Wszyscy mu odmówili. No, Budapeszt. Ale Budapeszt, ale on się tu wpierw zwrócił. I wtedy był świadomy, że nie będzie zwycięstwa. I Episkopat Polski, zgromadzony pod koniec lipca 1920 roku w Częstochowie, przypomina sobie o Boboli. I podejmuje u biskupi takie oświadczenie, Andrzeju, jak pomożesz, to zrobimy wszystko, byś był kanonizowany, byś był święty. Zobaczcie. Czyli sytuacja, w której było zagrożenie dla Polski, oboboli sobie przypomnieli. I to takie miałem tłumaczenie wewnętrzne. Co więcej. I to było na tym kazaniu, które. I wtedy to wszystko im wypowiedziałem, bo ja to wpierw odkryłem. I patrzcie, kiedy arcybiskup Kakowski. Aleksander Kakowski przyjechał do Warszawy, to był biskup warszawski, zarządził 9-dniową nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa. Przez od 6 sierpnia do 15 sierpnia miała być ta nowenna. W ostatnim dniu nowenny dokonał się cud nad Wisłą. Przez 9 dni, to zresztą wszyscy historycy piszą, że tyle ludzi w Warszawie nigdy nie widzieli w kościele, co wtedy było. A w Warszawie jezuici mieli po beatyfikacji Andrzeja, która miała w 1853 roku była, odcięli mu rękę jako relikwię daną do Warszawy. Trumna pozostała w Pińsku, czy w Połocku, bo już wtedy była w Połocku. Ja nie chcę tu dużo mówić, bo to jest tam historia, nie będziemy takie szczegóły się bawić. Ale do czego zmierzam, że z tą trumienką obchodzono ulicę Warszawy. Na to patrzył ówczesny nuncjusz, który był w Warszawie, który później został papieżem Piusem XI. To jest dwóch ich tylko nie wyjechał z Warszawy. Nuncjusz i z Turcji chyba ambasador. Tak. I on to widział. I co się, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, myśmy zatrzymali się tylko na tej samej sprawie ostatniej. Matka Boża ukazała się bolszewikom. Ja nie mam wątpliwości, że taka jest prawda. Tego się nie jakoś tak w świadomości ludzi, którzy się historii uczą, nawet teraz w szkołach, nie ma tego cudu podkreślanego. A to dlaczego? Dlaczego to właśnie na tym pracowali Piłsudczycy, Piłsudski? I to później właśnie ta sprawa, o której żeśmy przed tym rozmawiali. Że co ludzie wzięli na sobie siebie zasługę. To dzisiaj to samo. Ja się też boję właśnie o dzisiejszą sytuację. Patrzę bardzo głęboko na to wszystko. Tak trochę inaczej oczyma wiary. I odnoszę do tego, co było w 1920 roku.
I teraz sobie zauważcie, po cudzie nad Wisłą władze kościelne Piłsudski jednoznacznie odczytali. Bowiem piszą petycję do Stolicy Apostolskiej, żeby Andrzeja Bobola kanonizować, bo się cud dokonał. Piłsudski pisze, żeby był patronem Polski. On, który tam z wiarą niewiele miał do czynienia wtedy, bo wiadomo, ale zauważył, że to był cud. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne, że wtedy tak to odebrano, że dokonał się cud. I teraz, dlaczego Matka Boża się ukazała? I tutaj trzeba powrócić do historii ogłoszenia Maryi Królowej Polski. Przecież Andrzej Bobola napisał Siły Lwowskie. On przekonał Jana Kazimierza. Uczyń Maryję Królową Polski, a teraz już był po drugiej stronie życia. Do kogo miał się zwrócić? Skoro jesteś królową tego... Obroń. Obroń, bo tylko ty możesz. Mówię, oczyma wiary. To taką historia nie wyczyta. Ale najbardziej przekonujące dla mnie dowody, że tak było wtedy, to jest zachowanie władz moskiewskich, władz radzieckich. Bowiem wysyłają z Moskwy żołnierzy, żeby odszukali trumny Boboli, bo Polacy niejakiemu Boboli przypisują zwycięstwo nad nim. I w 1922 roku odnaleźli ten kościół. On był w Połocku. Odnaleźli tą trumnę. Wpierw wzięli ciało z tej trumny, rzucili o posadzkę. A kiedy się nie rozleciało, zabrali trumnę do Moskwy. I dlatego trumna Andrzeja Boboli była w Moskwie. Wystawiono wpierw Muzeum Higieny, żeby ludzie podziwiali. Tyle lat umarł człowiek, się ciało nie rozkłada. Ludzie zamiast podziwiać, klękali się, modlili. I dlatego też to ciało, tą trumnę wzięli ze złością, włożyli w pakę i dali do magazynu. I to księża, którzy tam byli, wiedzieli o tym, poinformowali Stolicę Apostolską i wtedy Stolica Apostolska zwraca się do władz Moskwy, że zapłacimy każdą cenę za trumnę Andrzeja Boboli, bo dla nas to jest święto. I wyznaczyli cenę. A tą ceną było zboże, żeby ratować od głodu. To przedziwna, przepiękna historia. Tak. A jako największa tajemnica państwowa, bo się Moskwa bała, że ta trumna nie może się w Polsce znaleźć, ani przez Polskę przejeżdżać, bo te eskortą wojska, jako paka, bo tajemnica państwowa była przełożona do Watykanu. Przez Odessę, Morze Czarne, Konstantynopol, Morze Śródziemne i 1 listopada 1923 roku znalazła się w Watykanie, w prywatnej kaplicy papieża i przez kilka miesięcy była tam. I w 1938 roku święty Polski, który obronił Polskę, wrócił. Później w 1938 roku Andrzej Bobola był kanonizowany, co będziemy za 17 kwietnia obchodzić 80. rocznicę jego kanonizacji. I wtedy papież podjął decyzję, żeby ta trumna wróciła do Polski. I wróciła do Warszawy. Pierw był nawet, żeby wróciła na tereny tam bardziej wschodnie. Znowuśmy nie była w Polsce. Ale papież podjął do Warszawy. Proszę księdza, moglibyśmy tak rozmawiać, myślę, jeszcze z kilka godzin, bo to są... Tak, to są bardzo ważne rzeczy, bo ludzie nie wiedzą i dlatego też patrząc na to ostatnią rzecz... Który jest związany z nami, z naszą ojczyzną, z Polską. I ostatnią rzecz, którą bym chciał wyjaśnić, to jest objawienie też i w Strachocinie. Objawienie w Strachocinie. To jest rok 1987. Czemu tego? Kto myślał, że za dwa lata będą pierwsze demokratyczne wybory, za niespełna? I tu właśnie dostrzegam, że nie odkryłem, albo z pomocą Kościoła nie odkryliśmy przesłania Andrzeja. On wtedy nie mówił, że zacznijcie mnie tu czcić, tylko w Strachocinie powiedział, zacznijcie mnie czcić Polacy. Dlaczego? Zwróćcie się do Boga za moją przyczyną, ponieważ beze mnie sobie nie poradzicie w odbudowie Polski. A myśmy się ucieszyli, że... To jest ważne przesłanie. I to jest ważne przesłanie, że myśmy myśleli, że jak się odwrócimy od wschodu, pójdziemy na zachód, że będzie nam lepiej. Andrzej Bobola już wtedy mówił, wy już jesteście tym samym narodem po 50 latach komunizmu, jak żeście byli. I trzeba wam pomocy z nieba, ale myśmy tego nie odczytali, dlatego to dzisiaj nadrabiam. To jest jedna rzecz.
I druga bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest do tej misji takiego przybliżania Andrzeja Bobole Polakom zobowiązuje mi jego objawienie z 1819 roku. To jest bardzo ważne objawienie, kiedy przyszedł do Alojza Korzeniewskiego. Kim był ten kapłan, to w pierwszy raz zrozumieć. To jest taka kapitalna historia. Nie mógł się pogodzić, że Polski nie ma na mapach świata. Polska już była pod zaborami, znikła z map świata. I tenże kapłan chciał Polsce pomagać, chciał budzić ducha narodowego, głosił patriotyczne kazanie, on był w Wilnie. I kiedy to doszło do władz rosyjskich, przyszli do przełożonych i mówię, ten kapłan będzie głosił patriotyczne kazania, klasztor wam zabierzemy, was wyrzucimy i albo ten kapłan nie będzie się skontaktował z ludźmi, nie wychodził na ambonę, albo jak nie, to wy stąd wyjedziecie. No i wiadomo, on był, musiał przeżywać tak zwaną banicję, taką zamknięcie w celi zakonnej, nie miał się, z nikim się kontaktował. On strasznie bolał nad tym, że to go spotkało. I do tego obolałego zakonnika przychodzi Bobola. Mówi, jestem Andrzej Bobola, jezuita. Dał mu pierwsze nauczenie, co zawsze Bobola daje, że Polsce bardziej potrzebna jest modlitwa i twoje cierpienie, aniżeli twoje patriotyczne kazania. A teraz wyjdź do okna, coś ci pokażę. I kiedy wyszedł, zauważył za oknem mnóstwo żołnierzy, którzy walczą ze sobą. I mówi, widzisz tę wojnę? Jak ona się skończy, Polska znowu będzie na mapach świata. Czyli 99 lat przed odzyskaniem niepodległości Andrzej Bobola zapowiedział odrodzenie naszego narodu. No, powstanie na mapach świata. Drugą rzecz, to jest wtedy, to było coś niesamowitego. On jeszcze nie był beatyfikowany. Powiedział, że nadejdą czasy, że ja będę patronem Polski. Co się stało dopiero w 2002 roku. Patrzcie, jaka przestrzeń. I trzecią rzecz, którą powiedział, i to jest dla mnie najważniejsze, że jeśli będę głównym, Polska będzie pełna rozkwitu. Czyli na to jeszcze czekam. O, i to jest ten moment. I teraz, co to znaczy będę głównym? Są tacy w Polsce, którzy myślą, że podnieść rangę Andrzeja Boboli, bo on jest teraz w tej kategorii świętych, jakby drugorzędnym, bo pierwszorzędny jest Matka Boża, Stanisław i Wojciech, a Stanisław Kostka i on są drugorzędni. I trzeba go dołączyć do Matki Bożej, Stanisława Wojciecha. Ja myślę, że to nie o to chodzi. I to właśnie mówię Polakom, żeby on był najważniejszy w naszych sercach, żebyśmy przez niego się modlili do Boga i jego uczynili najważniejszym w ratowaniu ojczyzny. I jeśli to się stanie, Polacy będą się modlić. Popola sobie da radę, tak jak dał sobie ze Szwedami, z bolszewikami, da sobie i dzisiaj z liberalizmem. Jest coś bardzo istotne i bardzo ważne, żebyśmy to zobaczyli, że to bardzo mnie mobilizuje do tego, co dzisiaj robię, zachęcając Polaków do modlitwy. Ja mówię za ojczyznę. Ja nie jest tak, że jestem jakimś zwolennikiem ludzi, takich czy innych. Dla mnie najważniejsza jest Polska. Kocham ojczyznę, wiele jej zawdzięczam i chciałbym, żeby Polska była chrześcijańska, katolicka i tak dalej. I to, co się wszystko dzieje, to jest wpisane w pięknie, plany Boże. Ja przeczytałem nie tak dawno, i to mnie bardzo uderzyło, przepowiednia o Polsce księdza kardynała Klonda. August Klond, prymas Polski, który w przededniu swojej śmierci w 1948 roku, 21 października, 22 zmarł, 21 powiedział tak. W planach Bożych Polska ma bronić chrześcijaństwo. Jest do tego przeznaczona i powołana. Ale żeby mogła to zadanie pełnić, to idzie teraz długi czas jej oczyszczenia. Ale to nie będzie ostatnie oczyszczenie. Przyjdzie drugie, o wiele trudniejsze, bo Polskę opuszczą wszyscy, nawet jej przyjaciele. Polska zostanie sama. Ale jeśli Polska wytrwa na tej drodze, w miłosierdziu Bożym pierwsza zostanie wywyższona i stanie się światłem dla innych narodów. I czy to nie są te czasy? Dlatego módlmy się tylko dzisiaj do Boga za przyczyną Andrzeja. Bo widzimy, jak pozostajemy nieraz na boju sami. I to z różnych stron słyszymy.
ale jest ktoś, kogo Pan Bóg nam dał, żeby nas przez te trudne chwile przeprowadził. I dlatego w ten sposób to widzę. Tak, to i zachęcam tylko ludzi do modlitwy. Nic więcej nie czynię, tylko módlcie się za ojczyznę. Proszę księdza, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Strachocinie. Myślę, że wszyscy powinni przynajmniej raz zobaczyć, być w tym miejscu, gdzie zaczyna bić serce Nowej Polski. No tak, powoli to się zaczyna rozwijać. I cieszę się bardzo, że to idzie takimi drogami. Jesteśmy bardzo spokojni w tym znaczeniu, że wszelkie nabożeństwa to są naprawdę bez jakiegoś takiego politycznego oddźwięku. To jest ojczyzna, a za ojczyznę trzeba się zawsze modlić. Bowiem jeżeli ktoś wie, kim jest ojciec, kim jest matka, będzie zawsze szanował swoich rodziców. To jest w jakimś sensie moja matka, która mnie zrodziła. Bardzo jej wiele zawdzięczam. I tak jak mogę, tak pracuję dla Polski, jako ksiądz, który z jednej strony głosi rekolekcje, modli się, ale z drugiej strony mówi ludziom, co trzeba dzisiaj robić. A to są po takich doświadczeniach, które człowiek przeszedł. Ja naprawdę w ten sposób widzę tą drogę do odnowy ojczyzny, do uratowania naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję.